W hotelu Gołębiewski w Karpaczu po raz 29 odbyło się polsko-niemiecko-czeskie forum kooperacji firm. Organizatorem tego wydarzenia była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Mamy przedsiębiorców z Czech, z Polski, z Niemiec, są też firmy o charakterze, o kapitale austriackim, czyli to forum coraz bardziej ma charakter taki ogólnoeuropejski, mógłbym powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga, mamy przedstawicieli z rządu czeskiego, z Pragi, mamy przedstawicieli samorządu, władz województwa z Dolnego Śląska, z Wrocławia, mamy przedstawicieli z Wichastedruck Sachsen, jest wielu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, również z Niemiec, z Czech, z Berlina, z Pragi. To pokazuje, że ta współpraca przedsiębiorców na tym terenie rozkwita. Wiele takich kooperacji występuje, no ale to naturalny proces. Jeżeli ktoś mieszka przez miedzę, no to musi nawiązywać współpracę, bo te kontakty na co dzień występują w życiu codziennym. To później przekłada się na między innymi przedsiębiorcy. To, że się po raz 29 spotykamy i to reaktywując tą formę forum po pandemii, dowodzi, że nie tylko ma to sens, ale że ta inicjatywa się rozwija. Mamy bardzo wielu gości i z Polski, i z Saksonii, z Niemiec, i z naszych krajów czeskich, którzy nie tylko szukają swoich partnerów, ale interesują się tym, w jakim kierunku idzie nasza współpraca. Ona rzeczywiście jest wielokierunkowa, a niektóre nurty przyspieszają w tej chwili bardzo ze względu na skomplikowaną sytuację międzynarodową. Tegoroczne spotkanie upłynęło pod hasłem Ewolucja energetyczna – wyzwanie współczesnego świata. Obecna sytuacja na świecie pokazuje, że takie spotkania mają sens. Mamy już 29. edycję forum i patrząc nawet na to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, to wszystko jeszcze bardziej przekonuje do tego, że granice powinny być otwarte i powinniśmy współpracować. Myślę, że powstało dużo interesujących kooperacji. Myślę, że ten forum jest bardzo wartościowy na posilnieniu współpracy w tym trójkącie naszych trzech krajów i też bardzo przy współpracy przy zmianie strukturalnej. Później na scenie odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pogranicze w obliczu aktualnych zmian gospodarczych i społecznych oraz podnoszenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach jako element strategii bezpieczeństwa energetycznego. Jednak forum to przede wszystkim możliwość spotkania dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski, Czech i Niemiec. Dzięki niemu mogli zaprezentować swoje oferty, wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe współprace w trakcie krótkich, ale bardzo efektywnych spotkań B2B. Jest to największa giełda B2B prawdopodobnie w Polsce. Mamy już blisko 200 zgłoszeń, 30 parę stolików, gdzie przez 3 godziny, ponad 3 godziny, każdy z przedsiębiorców miał możliwość zaaranżowania, ustalenia spotkania z potencjalnymi partnerami. Poprzez te 3 godziny może przez 15 minut porozmawiać, wymienić się kontaktami, spojrzeć sobie po prostu głęboko w oczy, czy chcemy razem zrobić biznes, czy też nie. Ważne dla nas jest to, że możemy wcześniej, przed spotkaniami, ustalić sobie firmy, z którymi chcemy się spotkać, które tak naprawdę moją działalność i moją firmę interesują. I z drugiej strony też pewnie wygląda to odwrotnie. Te firmy, które akceptują spotkania z nami, no też szukają usług, które oferuje znowu moja firma. Takie spotkanie jak tutaj, czyli spotkania w trójkącie, powiedzmy, czesko-niemiecko-polskim, to daje nowe możliwości, otwiera nowe drzwi. My tutaj nie żyjemy już nad granicą. Coraz częściej mówi się o trójstyku, o trójziemiu, o krajach sąsiednich, a nie o granicy. I właśnie naszą rolą jest też zacieranie tych granic, albowiem projekt, z którego finansujemy, z którego realizujemy dzisiejsze forum, to jest projekt Interreg, czyli właśnie przekraczając granice, działając na rzecz zbliżenia się tych społeczności.
części wykładowej, panelach oraz spotkaniach B2B uczestniczyło blisko 250 przedstawicieli świata nauki, samorządu oraz biznesu. Za rok 30. jubileuszowa edycja polsko-niemiecko-czeskiego Forum Kooperacji Firm.